Każdego roku święto Wojska Polskiego skłania do pogłębionej refleksji dotyczącej miejsca naszych sił zbrojnych w narodowej historii, w naszej teraźniejszości i przyszłości, w naszym społeczeństwie i państwie. W jubileuszowym roku naszej niepodległości, stulecia naszej niepodległości, refleksja taka jest czymś naturalnym, powiedziałbym wręcz koniecznym dla zrozumienia nie tylko Wojska Polskiego, ale także nas samych, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Rzeczywiście jest to czas pytania o zasadniczy sens wysiłków żołnierzy w ich znojnym trudzie szkoleń i ćwiczeń pięciu rodzajów sił zbrojnych z jednej strony, a z drugiej kosztów finansowania ich uzbrojenia i wyposażenia przez społeczeństwo. Nie trzeba dodawać, dalecie jeszcze od wysokich standardów zamożności. Ostatnie 100 lat, które dzieli nas od odzyskania niepodległości, daje bardzo przekonującą odpowiedź na to właśnie pytanie. W dziejach wielu krajów porażka, czy nawet klęska w zmaganiach zbrojnych prowadziła czy to do utraty części terytorium państwa, czy to do wymuszenia zmiany jego polityki. W naszej części świata, szczególnie w przypadku naszej ojczyzny, było jednak inaczej. Klęska w zmaganiach zbrojnych musiałaby prowadzić bądź faktycznie prowadziła do utraty narodowej niepodległości i suwerennego bytu państwa. Bez wątpienia klęska w wojnie z bolszewikami w 1920 roku prowadziłaby do takiej narodowej katastrofy, a klęska w wojnie obronnej w 1939 roku taką narodową katastrofą była. To szczególne doświadczenie bezwzględnej zależności trwania i przetrwania narodowej niepodległości i państwowej suwerenności od zwycięskiej skuteczności Wojska Polskiego skłania do wskazania trzech najbardziej podstawowych, najbardziej naturalnych powinności. Pierwsza powinność to powinność społeczeństwa wszechstronnego utożsamiania się z Wojskiem
polskim. Z żołnierzami naszej wolności i niepodległości. Z żołnierzami naszej polskiej tożsamości. Żołnierze muszą czuć, że są częścią społeczeństwa, która zasługuje na szczególny szacunek i stanowi przedmiot szczególnej dumy, dlatego że kontynuuje, kultywuje etos najwyższego poświęcenia dla dobra wspólnego, dla dobra nas wszystkich. Druga powinność to powinność państwa, zapewnienia najlepszego z dostępnych uzbrojenia i wyposażenia naszym siłom zbrojnym. Żołnierze, którzy kładą na szale swoje życie i zdrowie, muszą wiedzieć, że państwo uczyni wszystko, by mogli skutecznie wypełnić obowiązek obrony ojczyzny. Innymi słowy, żołnierze muszą wiedzieć, że państwo znajdzie środki, nawet kosztem niezbędnych społecznych wyrzeczeń, by mogli sprostać temu zadaniu. Trzecia powinność to powinność tych z nas, którzy wytyczają kierunki polityki państwa, by zapewnili takie międzynarodowe sojusze, iż w wypadku potencjalnego konfliktu zbrojnego zostaniemy wsparci w sposób zdecydowany i adekwatny przez sojuszników, którzy razem z naszymi żołnierzami, którzy bronią naszej wolności i niepodległości, będą bronić podstawowych, uniwersalnych wartości wspólnoty wolnych narodów. Panie i panowie oficerowie, szanowni państwo, dziś w Dniu Wojska Polskiego, w jubileuszowym roku stulecia odzyskania niepodległości, należy z wielką odpowiedzialnością i ogromną satysfakcją stwierdzić, że wszystkie te trzy powinności wobec naszych żołnierzy są spełniane. Spełniane w stopniu większym niż kiedykolwiek dotąd w ciągu ostatnich 100 lat, które nas dzielą od momentu odzyskania naszej niepodległości. A zatem dzisiaj możemy ze szczególną radością i szczególną mocą wznieść staropolski okrzyk: Wiwat żołnierz polski!
Wiwat Wojsko Polskie! Wiwat!